Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z serii Ale kiedyś to było, kurwa, normalnie kiedyś to było. No i tak, poza odcinkiem pozwoziłem kostki z tamtego, ogólnie sianu sobie zrobiłem tam u sąsiad mi silos oddał tam na kiszonkę po osobumnie za gospodarstwo, nie ma silosu, jak wiecie, postawionego i tam w bunkrach jest siano zwiezione. No wam zresztą pójdę pokazać. W dzisiejszym odcinku robimy sobie żniwa, jedziemy w rzepaki, tu 30 w razie co podpięta do wozu jest, to będzie można ją przepiąć później i będziemy sobie działać. 60 już pod polem strzepo. No i tutaj sąsiad mi oddał silos, bo tu i tak jest moje pole, bo ja od niego dzierżawy pobrałem, bo no widzicie, na gospodarce nic nie ma, wszystko pod sprzedawą, nie gospodarzy, więc mówi jemu, to nie jest potrzebne, że w razie co to mi pooddaje silos, jakieś tam maszyny nie będę mogli trzymać, to mi pooddaje przestrzeń. Bo ogólnie w dzierżawie od niego mam tutaj to pole z pszenicą, to z kukurydzą, no i właśnie to z rzepakiem. Te trzy pola mam od niego w dzierżawie. Rzepak jeszcze mój jest tutaj, w tym miejscu. Pszenica moja jest tam, gdzie widzieliście. No i jest jeden kawałek pszenicy położony właśnie tutaj, koło tego skupu. Jęczmień jest tutaj mianowicie i jęczmień jest jeszcze na tym małym kawałku. Na tym małym kawałku, o tak on to zesponsoruje. Czyli tak moje pola tutaj wyglądają. Mam trzy kawałki w dzierżawie. Plus jeszcze tam kukurydza, ziemniaki, no ale tego to nie liczę. Dobra, palimy fara. No i musimy jechać pomału. I wyjedziemy. Ogólnie nie chciałem robić wam odcinka z zbierania kostek, bo to szybko poszło. Także no, szybko poszło. I mówię, kurde, nie będę się martwytował. Czekajcie, bo mam tu kierownicę pneumatyczną. Weź, jak to się wyłącza? No dobra, czyli tym się wyłącza, dobra. No i sobie jedziemy. Mam nadzieję, że tu nic nie jedzie. Nie, to jest dobrze, wszystko porobione. Właśnie tego kombi nie ma jak wyjechać. No i ogólnie się szkarbią trzeba będzie założyć. Zaraz sobie wyjdziemy i założymy ją. Bo wiecie, no rzepak to niby by z tą umowna go kosić, ale lepiej żeby była się czkarnia, bo słowa z rzepakiem nie jest nikomu potrzebne. Dobra. Tu nic nie działa, bo tu jest popsute wszystko jak zwykle. O, a jednak działa, dobra, trochę je wysuniemy. Podnieśliśmy. Co, o co chodzi? Nie mogę. Nie mogę tego. Dobra, podnieśliśmy motowidła. I kombin się oczywiście zbugował. No będziemy kończyć sobie jedynko, bo to rzepak. No bez stołu do rzepaku można kosić. Rzepaku, wiecie, można, bo niektórzy nawet tu nas kosą. Ale trzeba mieć chociaż sieczkarnię właśnie zrobioną. I ma to widać wtedy w górę właśnie tak jak w tym przypadku i rzepak sobie tniecie, no nie? Oczywiście bez stołu to jest no makabre, jeżeli chodzi o sypanie. No ale no co ja poradzę, no innego kombajnu na razie nie mamy, także musimy sobie radzić tym co mamy. No mamy jakoś sypnie z tych dwóch pól. Na wóz nie chcę sypać, wam powiem, bo wiecie jak to wóz, to jest dziurawe, nie wiadomo co tam będzie później z tego, wysypie się połowa na drogę i później trzeba będzie płacić, kurde, za to, że wysypało się zboże. No to pole jest dosyć fajne, bo ono jest właśnie też w dzierżawie. Ono jest długie, tak samo jak tamto z pszenicą. Znaczy tamto z pszenicą jest krótsze, ale te trzy kawałki mam w dzierżawie, ta łąka też jest w dzierżawie. Ale o tej łące na razie nie myślałem, co z nim robić, więc nie używam jej, no nie. Mówię, że mogę sobie powiększyć pole, będę miał więcej, ale jak na razie o tym nie myślę. Na razie sobie kosimy,
pan Henik miał mówić, przyjdzie później pomóc nam tego, jak wyglądało, że to zmiwa psychicznie, to od tego, co właśnie dziedwałem, on powiedział, że przyjdzie pomowy pozwalać zborowy do zasieku, więc no, więc będzie drobna pomoc, ja będę sobie kosił, on będzie ciągnikiem obracał i będzie pod nas od. No i teraz widzicie kukurydza w tym roku, tu jest moja kukurydza, jedna z dwóch moich pól kukurydzy. No jest marna, jak widzicie, no jest naprawdę marna, jest wadka strasznie, no nie wiem co będzie, no coś po to, żeby te krowy wykarmić będzie. Ewentualnie jeszcze to zrobimy sobie liście z liści z buraków, pisonkę. No ale no zobaczymy jak to będzie, no już dojeżdżamy do końca, no mamy no zbiornika nawet połowy nie ma. Czyli że tak naprawdę jest marny w tym roku z rzepakiem, no ale no co poradzić, no nic nie poradzimy, taki rok dał, ubogi rok i tyle. W ogóle przynajmniej dobrze, że w tym fazie jest kabina założona, bo bez kabiny to już by była naprawdę katorga, bo tu widzicie, kurzy się niesamowicie. No i później kurde brud i ten, i tak przez te drzwi otwarte, że są, to się ten brud dostaje, tak? Tu widzicie, wiozę ze sobą akumulator zapasowy, bo tamten, co jest w kombajnie, coś kurcze nie współgra i czasem potrafi się kombajn wyłączyć, nie działają światła i tego, ale na razie tamten działa, więc w razie co wiozę ze sobą akumulator, tutaj też jakieś narzędzia, także no można sobie pomóc jakoś w polu, no nie? Dobra, wyjechaliśmy do lasu. Ogólnie tutaj w tym lesie nie polecam nikomu chodzić na grzyby. Dzików pełno, saren nie wiadomo czego, kurde tu jest. I to akurat te pola moje, o te, to są akurat pod sam nas podciągnięte, no nie? No jakby nie było można krótszych nic zrobić, to by była droga dobra, ale no. No to jest, ja tych pol nie robiłem, nie orałem, to jest te rolnicy pana Chyńka, co wdzierwały mi od do pole. Robi obrabiali te kawałki. No a teraz ja właśnie przyjąłem po nim to. Mówi, że nie wiem, jest niepotrzebny, posprzedawał maszyny. Część z jego masy ja właśnie odkupiłem, mianowicie to był lejek i co tam było jeszcze z tych mas niego? Lejek, chyba opryskiwacz od niego kupiłem i właśnie to ten wóz koń. Mówię, zawsze wstawiam, ja mam tylko jedną szczepę. No i tam udałem suma summarum porządną cenę. I teraz po wniwach ja planuję kupić do siebie sadzarkę do ziemniaków. W planach jest zaprowadzenie 60-tki do remontu. No ale oczywiście zanim je zaprowadzę do remontu, to podłożymy trochę, myślę, że jakiś wap dosypniemy na pola. W tym roku, bo tak, w tym roku będzie wapno na polach sypane tutaj. No po wypaku będzie ta leżówka osła, więc sobie w te 60 lat porobi, ale tutaj coś tylko oczy. My sami widzieliście, jak kosiliśmy i pracowaliśmy, to coś tylko oczy. Nie, ona nie ma mocy i trzeba będzie ją zaprowadzić do remontu. No i tak, na pewno w planach będzie kupno sadzarki do ziemniaków. Widziałem gdzieś tam na Wuleo. Na Zuleo jest wystawiony agromet, no ale oczywiście u mnie na gospodarstwie nie wiem, gdzie ona się zmieści, ta sadzarka, ewentualnie tam właśnie pan Heniek mówił, że w garażu udostępni, jakby były jakieś nowe maszyny, będę potrzebował czy coś. No to wtedy się z nim dogadam i część rzeczy będę trzymał po prostu u niego, no bo po prostu później tak, wejdzie na pewno nowy ciągnik, wejdzie nowy agregat jakiś, ale nie po tych żniwach, bo widzicie, te żniwa są no bardzo urodzajne. Prawie nic nie sypie. Bo z tego pola, z tego wypaku to nic nie będzie naprawdę. Jak będzie zbiornik chociaż, to ja będę zadowolony, ale no widzicie, nic nie ma, nic nie będzie i kupa i te sprawy i nic nie. No i nie urodzajny rok, to nie, kurde, żniwa 90. Mamy w ogóle rok 98 tutaj. No i koniec lat 90. tutaj i kurczę, widzicie sam.
co się dzieje po prostu, no nie? Czy jaki koniec lat 90? Koniec lat 90? To kurde, pomyliłem się. Koniec lat 19, roku 19 i widzicie co to jest. Dzieje się kurde maniana, że tak powiem. Tam groma jest, no właśnie maszyny, tam oglądałem na stronie ich. Z Leo mają taką stronę, się nazywa, polecam. No i tam gadają z mechanikiem, aby zaprowadzić na Wielmozo 60, bo Wielmoza jest najbliżej, on tam na warsztat ma mi je zrobić. Oczywiście da mi ciągnik zastępczy, bo powiedziałem, że ja samo 30 w tym czasie nie będę obrabiał, jak pojedzie 60, a na tego, na zasięgu potrzebny będzie ciągnik niestety. Czy no wtedy pod talerzówkę i pod dwa, no pojedziemy tym ciągniczkiem, tą 60. Także warto to i 30 mogę rozsiewać, tyle powiem. Ale tak mówił, że na dwa tygodnie dam jej, żeby zanim go zrobi, to dam ciągnik zastępczy troszkę większy od tego i będę mógł sobie spokojnie pouprawiać. Dobra, tutaj zaraz będziemy dwójko kosić ogólnie, ten co ja zrobimy i będziemy na dwójeczko kosić. W ogóle wyskoczę sobie jakieś zdjęcie zrobić, bo aparat też wody ze sobą tam w schowku. Będzie na miniaturkę i w ogóle do albumu. O tu obornik pana Henka, który też trzeba będzie w końcu zawrzeć, bo już prosił mnie o to, ale no... W rozrzutniku moim, w tej warfarmy, czy tam stoi ze stodoło, poszła wszedł tryb napędzający wały dolny. No i, że tak powiem, trzeba wymienić. Ja też w agrowie nie mają, bo to wiecie, agroma na wsi to jest w ogóle bogactwo i tak. Tutaj tylko głównie opryski, część trzeba czekać tydzień, dwa. I tak zamawiałem to dawny dzień do rozrzutnika mojego, nie mają do warfarmy żadnych części. Dobra, czekajcie, tu już sobie mogę dwójkę pozwolić. Nie mają żadnych części, trybów ani tym podobnych. I dopiero za miesiąc ma to być i mówię, dobra, to ja w tym roku po żniwach, bo to już koniec lipca jest, rzepaki wkrótce zaczęte. Ja to żniwa u mnie to góra 4 dni. To mówię, w tym roku wapno zasieje, wapna jest w tym zostało z tamtego roku, także prawie co to pan Henik w tym właśnie ma wapno. Mówił, żeby też zabrać od niego to, co okazji 30 się sprawi też w terenie dłużej. No zobaczymy, jak to wapno pójdzie. No. Oczywiście na wszystkie pole będzie wapno. Na jednym polu będę preferował sianie poplony w ogóle. Tu w ogóle jakiegoś omijaka walnąłem. Ale to chyba będzie po tym, poplon będzie na tym kroku właśnie posiany. Poza tak właśnie chyba planuję poplon posiać, bo na jednym polu będą ziemniaki w późniejszym czasie, a tu dawno poplonu nie było sianego, więc... Ale poplon chyba zrobię sobie z pszenicy i dopiero wtedy wywiozę obornik. Oczywiście wam to udokumentuję. I będziemy... Dalej się bawić i ta seria myślę, że naprawdę wam przypada do gustu. No ostatni odcinek nie dobiliście ileś tam łapek w górę ile chciałem, ale jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, napiszcie w komentarzu co ja mam tu pod ręką. Ołówek, niech ktoś napisze w komentarzu ołówek, to wsypnę wam serduszko od razu. I dobijamy 15 aby w górę i kolejny odcinek leci do was już na dniach. W ogóle będzie nowa seria. A propos nowej serii, to jeszcze nie zapowiadam, bo nie wiem czy się wyrobię, bo teraz mam niby trwany cały październik do szkoły, ale tu jest bardziej nie jest porażka. Nie wiem czy się wyrobię, w ogóle no, muszę dla was nagrać coś z Eurotrucka, bo wyszła nowa renówka. I obiecałem sobie, że coś dla was z Eurotrucka wytworzę. Tak na szybkiego, bo mówię, Eurotruck nie jest, jest może zapomniałem serię na kanale, bo już długo nie ma odcinku z niego, ale tam co jakiś czas będzie coś pokazywało z niego. Na przykład jak będzie mi się chciało nagrać, no, o to chodzi, no nie?
A teraz jest taka okazja, żeby nagrać testy nowej Renówki, także dla was też to właśnie nagram. Dobra, mamy 15 minut odcinka, zbiornik 26%, myślę, że pojedziemy jeszcze na to drugie pole z rzepakiem. O kurde, tu kamienie. No, z kosza trochę jest podniesiona. No, ja tu bym zbierałbym. Zbierałbym, no to wszystko przez siewnik, kurde, ten mój siewnik to tak wysiewa, to te kamienie wyciąga kozy od pługu, a później tylko lemiesze w pługach trzeba poprawiać, jak się ołże czy coś. W talerzówce trzeba talerze wymieniać. I takie to, kurde, gadanie, no żebyśmy czwórkę wycili. Nie wiem, czwórkę to jest luz praktycznie, więc dobra, na dwójce. Już tak wykosiliśmy to pole. No mówię, u mnie zapach to jeden dzień kuszenia jest praktycznie. Bo zapachu tutaj ja nie sieję, bo to w ogóle marna ziemia jest, bo tu góry i tak, no. Wszystko woda spływa i ten pol jest taki nieurodzajny. No ale idzie, idą zniwa i to najważniejsze. W następnym odcinku będziemy sobie zbowa już pewnie. Czyli tak to będzie wyglądało. Ogólnie ta kabina to jest oryginalna od fara, żeby nie było, tylko ja tutaj sobie też dorobiłem te skrzyneczki, ja też taką dolną skrzynkę zrobiłem. O, to rękawice jeszcze stare moje lewy z tamtego roku. Dobra, tutaj już możemy sobie na trójkę dać. I... Cygazówka, panie, czego dwójka nie chce wejść? O, już się skrzynia z deszczu pierdzieli. I to już jest naprawdę tego. Teraz wam pokażę na szybko w ogóle, jak komend będzie w planie. Wejdziemy w serwis. No, w planie taki szybki tablet mój w planie będzie widząc się czarnie, to już w ogóle będzie słosiwo, no i nic innego ciekawego. Pozwólcie, że kupię sobie chmurę publicznie. No, ciekawe, czy coś było słychać. Mam ogólnie zajebisty liquid, taki kurde poweczka. W ogóle jak chcecie jakiś wave vlogi, to mogę wam nagrać, mam dwa sprzęty, dwa adjusty, tak. I nie wiem, czy z tego w ogóle opłaca się nagrywać, ale mogę wam coś nagrać. Jak kupię w to jednego elektryka. W ogóle muszę jakiegoś vloga dla was nagrać. Dawno nie było vlogów, a HDR-ka będzie w zimie odpoczywała. Teraz to jedynie co będzie nagrywane, to już te pszenica, siew pszenicy. Ale też nie wiem kiedy, bo kumpel chory. Czy w niedzielę był chory na pewno, dzisiaj mamy wtorek, to na pewno jeszcze zdrowy nie jest i tak nic nie działa w polu i powiem wam, że naprawdę nagram pszenicę, później jakieś podsumowanie sezonu trzeba będzie jeszcze złożyć, no i pomiędzy pszenicą a podsumowaniem sezonu jakiś vlog nawet spadnie, bo i powiem wam, że chyba na zimę będą vlogi częściej, naprawdę, bo kurczę, HDR-ka będzie leżała do marca co najmniej. Bo w marcu Agropark Lublin, później będzie Agrotech Kielce, to ja już myślę, że prawie swoją furą na Kielce. Mam w planie w ogóle w następnym roku nawet dary jechać. Nie wiem, jak to mi wyjdzie, bo tam jak przejechać to cały dzień drogi, co najmniej od razu do hotelu jakiegoś. Czyli no porażka, ale trzeba pojeździć trochę po tych targach. Tak samo Agrotech Ostróda będzie, też mam w planie pojechać. Ale to wszystko dopiero na wiosnę i myślę, że fura będzie, to już będzie tego, będzie jeżdżona. Dobra, tutaj musimy sobie skręcić, bo tu jest droga do dawnego PGR-u w ogóle i to w ogóle nikt ten nie jeździ, tylko rolnicy z Kupola mają i na przykład jest tymi jami. No tam w niesie budynki dawnego PGR-u, nie wiem czy jak się to zrobiliście, my to widzieliście. Tu widzicie okien, nawet nie ma, nic nie ma. W sumie możemy zrobić urbex mały. Bo i tak jest 19 minuta odcinka. Dobra, zgaszę kombajn. Jest 19 minuta odcinka i pójdziemy sobie na urbex tego PGR-u obcego. Ogólnie PGR działał do lat 80-90.
ale jakieś to państwowe gospodarstwo rolne zostały likwidowane, to ten też właśnie popadł. Popadł w cholerstwo. Brama, widzicie, wykrwiona. Nie wiem, czy takie wejście jest. Spróbujmy to sobie otworzyć. O, brama się w to otwiera. Widzicie, państwowe gospodarstwo rolne. No kiedyś tutaj to działo się parę naście lat temu. Tutaj były świnie. Tu wszystko, kurde, zarosło. Nie będę chodził po tych kraftach, bo nie wiadomo, co tam jest. Tu były krówki. Ja nie pamiętam tych czasów, ale w powieści tutaj sąsiadów tej wsi, to w dół, tutaj tego dużo słynie. O, tu drzewo już leży na dachu. Takie cegły już tu zostały. Beczki z paliwem, po paliwie po opryskach. No skoro, że go zamknęli, to był dobry pegier to dawno. No tutaj widzicie, pola też są dosyć sporawe, więc tutaj pegiery mają co robić, że tak powiem. Tutaj nic nie było. Już tam obejdziemy go dookoła z drugiej strony. No tutaj takie, o, widzicie, garaże, nie garaże. No nie ma żadnej chałupki. Chałupka podobno stała w miejscu, już wam pokazuję, którym. Nie tutaj, z tyłu nie. Bo tutaj były tylko krowy, tam stały maszyny. Chałupka stała podobno w tym oto miejscu. To było tylko taki gmach, gdzie pracownicy siedzieli, w te stały wiatry na kombajny. No i tak tutaj tą historię wam opowiadam w PGR-u. Tu widzicie, w tym jest taki zakręt. Tu jest właśnie moje pole z burakami. I tu była taka zatoczka, tu był silos. Za PGR-em też co pola. I tu jest ich stare posąka. No skoro, że zlikwidowali, no ale no co zrobić. Nic nie zrobić. Czasy były złe, o to ktoś w ogóle zapierdolił, czyli był wam, ale kto tu by się przyjmował? O, w to nikogo nie ma. Dobra, ludziska, ja powiem wam tak, w tym odcinku to by było na tyle. Ja sobie te pole wykoszę poza odcinkiem. No i co, jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie apeczkę w górę, komentarz, no i suba, a ja się będę z wami żegnał. Do następnego, trzymajcie się, cześć!